Przepraszam, nie wiem, bo nie mam łączności z Warszawy. Jesteśmy na antenie, halo? Jesteśmy? Jesteśmy, jesteśmy! Tak? Dobrze. Dobry wieczór Państwu, telewizja Discovery Polska. Krzysztof Milerski, program Pod Latarnią Najciemniej. Znajdujemy się w Malborku, w słynnym zamku. Właśnie tutaj rozmawiamy z panem kustoszem tego zamku, z panem Maciejem Wysockim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wie pan co, bo tutaj w sumie gazeta Fakt, jako pierwsza chyba w Polsce, poruszyła tą historię. Podobno w zapomnianym skrzydle zamku została znaleziona mumia niewiadomego pochodzenia. Może się wywodzić nawet sprzed dinozaurów jeszcze. Czy może pan coś więcej powiedzieć na temat tej mumii? Tak. No tak, ale co tak? Mumia się nazywa tak? Nie wiem, coś więcej może. O, tak. Ozyrys, kurwa. No powie pan coś na temat tej mumii, czy kurwa... Heniu, chyba się będziemy zawijać z kamerą. Pan jakiś mało rozgarnięty tutaj. Ja, no to zabijamy się stąd. To jak jest to mumią? Jeśli chodzi o to umie, to pan mnie zaskoczył troszeczkę swoim pytaniem, ponieważ... Panie Czesiu, Heniu, mikrofon dobrze podłączony, tak? Bo to pan coś... Dobrze. Nie, proszę pana, bo nie tak się umawialiśmy. W ogóle mieliśmy rozmawiać o czymś innym. A o czym mieliśmy rozmawiać? O alkoholizmie! Ale miałoby się, proszę pana, myślałem, że pan chce coś zapytać mnie w związku z tym, że ja pracowałem u państwa Gutwińskich. Wie pan co, ja słyszałem, że tydzień temu ekipa pana Rolińskiego chyba poruszyła ten temat na antenie. Ale nie, tu nie chodzi, generalnie chodzi o mumię. Jest pana, bo ja tym proszę pana kustoszem tutaj to jestem od niedawna właściwie i bo ja o tej mumii to niewiele wiem. Ja ją widziałem. Ona wygląda tak jak mumia, jak pan widział w telewizorze, to tak wygląda, proszę pana. Taka mumia. No ale to jest taka mumia, że no tak na zwyczajnym świecie ona po prostu nic nie może nam powiedzieć, proszę pana. Z bandażem jest? Z tego co widziałem to jednak nie. Panie, taki wywiad to kurwa nie jest wywiad, ty. Ty mieliście rozmawiać o czymś innym, mieliście rozmawiać o polityce, o matkach, o dzieciach, o aborcji, o karze śmierci w Polsce. Ale w fakcie napisali Heniu mumii. Heniu mówił, że nie będziecie o takich rzeczach rozmawiać. Heniu tak powiedział. No Heniu tak powiedział, ale Heniu nie płaci siana, no kurwa. Płacą siana, ma być o mumii, będzie dobra, o mumii. Dobra, ja panu powiem, co to jest za mumia. No i pan powie, że o tej mumii coś. Że w tej mumii znaleźliśmy... Ogórki kiszone. No, otóż to, no to co państwo słyszeli już, jakieś nieoficjalne informacje o tym, co tam znaleźliśmy. No niestety, ja jako kustosz tego muzeum mogę jedynie tylko potwierdzić te informacje, że znaleźliśmy tam kilogram kiszonych ogórków. W mumii. W mumii. Zmumifikowane. Tak, no jest to dowodem na to, że już w V wieku przed naszą erą kiszono ogórki.